Witam wszystkich bardzo serdecznie, Krzysztof Łuksza. Kolejny materiał na temat sekty Jasna Strona Mocy. Dziś przyjrzymy się poglądom głoszonym przez guru sekty Sanjaya Jaraszka, kiedyś Sławomira Jaraszka, na temat dzieci. I jak wiadomo, te poglądy nie są wygłaszane przypadkowo, dlatego że miks takich dziwacznych, jak zaraz zobaczymy tutaj ceremonię, fragment ceremonii, miks dziwacznych, groteskowych do bólu, skrajnie jakichś właśnie śmiesznych, wywołujących przede wszystkim tutaj rozbawienie odbiorców. Ten miks takich treści tworzy Sanjaya z Jasnej Strony Mocy z treściami, które też są śmieszne z pozoru, ale tak naprawdę są straszne. W trakcie tego będę mówił o konkretnych przypadkach, które się dzieją, gdyż, proszę Państwa, no, przez tę grupę niejedna rodzina się rozpadła, niejedno dziecko przeżywa do tej pory traumę. I witam wszystkich jeszcze raz. Na razie rozgrzewka taka. Przypomnijmy sobie ceremonię koronacji Sanjayi. Uwaga, to tutaj będzie dosyć groteskowa dawka. Nie wiem, czy to można nazwać cringe'em, to chyba jakieś inne pojęcie należałoby wymyślić. Surrealizm jest dosyć duża. Miła, przygotowanie do koronacji. To króciło malutko. 30 sekund i będzie. To tak niby wygląda jak żart, ale to jest, my żyjemy w świecie magii. Zwracam uwagę na to, co on powiedział, że to wygląda jak żart, bo to wszystko wygląda jak żart. Ale to specjalnie najprawdopodobniej to wygląda jak żart, żeby stworzyć barierę komizmu wokół tej toksycznej, destrukcyjnej grupy. To wszystko działa. Jednak prawda była inna. Są poddani, całkowicie poddani woli tak zwanego władcy. Tutaj jeszcze w 2018 roku tej nomenklatury władca nie używano. Jeszcze był Sanjaya, król Lechi. No, można się zaśmiać, można się tutaj uśmiechnąć, ale niestety przechodzimy teraz do tematu dużo mniej śmiesznego właściwie. Nic tutaj nie będzie śmieszne. Czyli stosunek Jasnej Strony Mocy i Sanjayi do dzieci. Sam Sanjaya ma dzieci, ale tutaj o tym nie będziemy mówić, co nie przeszkadza mu twierdzić, że dziecko to, tutaj widzimy już tytuł, Bahor Benkart Omen. Jako że dziecko wedle Sanjayi to omen, to każe się pozbywać dzieci swoim wyznawcom, w takim sensie pozbywać, no porzucać. Na razie na szczęście tylko tyle, ale no ja nie wiem, do czego to wszystko zmierza. Na razie jest tutaj obojętność struktur państwa i tak dalej. Do tego przejdziemy może kiedy indziej, do reakcji, czy właściwie braku reakcji, czy właściwie nawet afirmacji przez starostwo powiatowe w Nysie tego, co robi Sanjaya. Ale były przypadki takie, kiedy, o tym już mówiłem, osoba się wyzbywała jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, usuwała zdjęcia dzieci z telefonu, całkowicie traciła zainteresowanie dzieckiem, brała rozwód. No a później taka osoba, to był przypadek niejakiego Astiana, została na przykład wyrzucona z
tej sekty i no, już do rodziny nie wróciła, bo cały czas ta wiara pozostała toksyczna w tej osobie. No i tam mieszka, powiedzmy, gdzieś z rodzicami, płaci alimenty. No, życie złamane, życie zniszczone. Ale co ciekawe, nawet taki los ludzi nie odwodzi od sekty. Jeżeli tylko władca Sanjaya powie, że dana osoba powinna wrócić, że może wrócić, że jest droga otwarta do powrotu, no to najczęściej taka osoba, skruszony tutaj jak syn marnotrawny czy córka marnotrawna, wróci do w jakiejś mierze swojego oprawcy. Tak to właśnie wygląda. No i proszę Państwa, tutaj na przykład to pokazywaliśmy, jest taki materiał: JSM popiera rodziny, wywiad z małżeństwem Mojmir i Matiko wraz z dziećmi. To jest oczywiście blaga, dlatego że w rzeczywistości dzieci przeszkadzają Sanjayi. Pierwszy powód to jest taki, że po prostu ludzie mają być podporządkowani Sanjayi, a nie interesować się opieką nad swoimi dziećmi. Człowiek, który ma jednak na wychowaniu, tak, na utrzymaniu dziecko, no to nie jest w stanie się w 100%, można tak założyć, zaangażować się w tę sektę, no bo zawsze gdzieś z tyłu głowy będzie jednak dobro tego dziecka. Bywały przypadki, że Sanjaya nakazywał rozstanie z dziećmi i no, kobieta, której to kazano, na szczęście w porę się opamiętała i opuściła sektę, ale... Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Tak naprawdę. 30 zł. Sobotka Letka, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No dziś sobotka taka trochę ciężka, bo na dworze jest piękna pogoda, a my tutaj naprawdę poruszamy ciężki temat, także ostrzegam, jeżeli ktoś nie chce sobie psuć dnia i nie ma ochoty na jakieś ekstremalne wrażenia, powiedzmy ekstrem, bo to jest naprawdę ekstremalna szuria, no to proponuję, żeby sobie odpuścił, bo ewentualnie niech ogląda, ale ja nie biorę odpowiedzialności za to, że później może mieć taki, a nie inny dzień, ale zawsze może po tym można na przykład pójść na spacer. Wracając do tej pani, to no, przypłaciła to wszystko terapią, przypłaciła kryzysem psychicznym dosyć długim i tak dalej, i tak dalej. Także jasna strona mocy to tak naprawdę ciemna strona mocy, która łamie życiorysy. Obejrzymy sobie wywiad z niejaką, jak ona miała, zaraz sobie zobaczymy, w każdym razie pani tutaj, która już jest nieobecna w sekcie, wzięła udział w rozmowie, która jest zatytułowana, jak mówiłem, Bahory Benkarty Omeny. I zanim to obejrzymy, to jeszcze pokazuję jedno zdjęcie. Ja będę Was prosił, żebyście napisali komentarz pod tym zdjęciem. Link jeszcze dam na czacie. Jest w opisie, jak ktoś chce, ale to będę Was prosił po tym seansie. To jest Salamandra Ultra Trail. Zobaczcie, tutaj się chwalą tym, że Sanjaya Jaraszyk bierze udział w ich maratonie, w ich zawodach. Ja uważam, że taka osoba powinna zostać otoczona swoistym kordonem sanitarnym i niedopuszczana do jakichkolwiek poważnych zawodów, jakiekolwiek poważne instytucje nie powinny tutaj legitymizować tego człowieka, gdyż legitymizacja jego właśnie tego tutaj, tak jak widzimy, umacnia sektę, umacnia wyznawców w przekonaniu, że no naprawdę nasz władca jest kimś wyjątkowym. Okej. Teraz uwaga, mocna jazda bez trzymanki. Tematem będą Bahory Benkarty Omeny, a gościem specjalnym jest hetmanka Barbaria.
oficjalnie nadaję tytuł. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Nie hetmanowa, tylko hetmanka. To jest różnica. Bardzo ważny temat. Żyjemy tutaj na takiej planszy bardzo zdegradowanej, gdzie ludzie nie mają podstawowej wiedzy życiowej, podstawowej wiedzy psychologicznej. Tyle tu jest śmiecia. Ludzie tutaj bardzo cierpią. Zobaczcie, że podobnie mógłby mówić na przykład Brown, czy jakiś inny tam foliarz, czy nawet Radek Pogoda, tego typu osoby. Oczywiście nie uskrajniając aż tak swojego przekazu, ale schemat jest podobny. Że żyjemy w świecie jakimś zakłamanym, że ludzie nic nie wiedzą i tutaj jakiś guru będzie wyjaśniał nam, jak świat wygląda, co jest oczywiście absurdalne, bo wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Nigdy w historii świata nie było tak dużo wiedzy, tak łatwo dostępnej. Nie mając wiedzy, nie ma jak z tego cierpienia wyjść. Mnóstwo głupot, mówią różni tam doktorkowie, profesorkowie, NLP i tak dalej. Dużo różnych bzdur. My się zajmujemy życiem, czyli tym, jak to życie działa i jak korzystać z życia. Po co tutaj jesteś? Poznałam to wszystko. Żeby korzystać z życia. Żeby korzystać. Żeby mieć korzyść. Żeby harować raczej. I. Tak, korzyść. Korzyść. Tak. A żeby mieć korzyść z życia, a ile tu punktów musi być, co? To nie ma tak. Nie ma. Nie ma prosto. Będziemy rozmawiać o dzieciach. Mówią, że tam dzieci są wspaniałe, że do nich należy Królestwo Niebieskie, że bądźcie jak dzieci. Jaka durnawka. Trzy siły natury. Zobaczcie, że on tutaj ją odpytuje, jak jakiś nauczyciel. Mówi, że dzieci są, że tak postponuje ogólnie dzieci. W ogóle jakim trzeba być oszołomem, żeby tego rodzaju treści głosić? I on tutaj odpytuje z trzech praw życia. Oni są już sformatowani, przygotowani do tego, żeby brać udział w tych takich indoktrynacjach swoistych. Męska, żeńska, nijaka. A nijaka to co? Oczywiście dzieci. To są dzieci, tak. Ale w tym przedziale najniższym też są stopnie. Życie jest stopniowe. Tu są dzieci, a tu są co? Bachory, bękarty. A najniżej? Najniżej? Omeny. Omeny, właśnie. Omeny. Tak. Czyli bachory, bękarty i omeny najgorzej. No i jak masz się wyzbyć dziecka, to znaczy to... Okazuje się, że ono jest omenem. Omeny. Będziemy rozmawiać o omenach. Inspiracją do tego filmu to jest, znaczy to jest do tego wykładu film Omen. Żartów nie ma. Ja ten film omówię oddzielnie. My się w tej chwili tylko skupimy na tych naszych tutaj ziemskich omenach. I o co w tym wszystkim chodzi? Ktoś, kto nie wie, jakie tu są opętania, przypuśćmy taka matka ma bękarta, albo jeszcze gorzej, ma omena, służy jemu i jej się wydaje, że czyni jakieś dobro. Nadskakuje takiemu opętańcowi, karmi diabła i z tego... Sam już, słuchajcie, te zdania już robią taką sieczkę. Ja się też zastanawiam, w jakim stanie musi być również tutaj ta kobieta, ale ogólnie wyznawcy muszą być w jakim stanie psychicznym. Na pewno są w jakiejś mierze przygotowywani do tego, żeby takiego rodzaju absurdalne treści, skrajnie toksyczne, przyjmować. Tego pożytku nie ma. Taki omen to jest po to w jej rodzinie, żeby ją zniszczyć, a czasami nawet zabić. Raz na jakiś czas słyszę w tym radiu informację, że jakiś ojciec czy matka próbowała zabić albo zabiła dziecko. I to jest taka informacja, jaka matka zła. Ostatnio parę dni temu było, że... Nie, matka dobra, bo chciała zabić dziecko. No zobaczcie, jakie tu są. Ojciec, córkę tam, nożem, a potem siebie. Informacja prawdziwa, ale nie podają, co tam było. Ja omeny widziałem, bachory, bękarty widziałem. Najprawdopodobniej ten ojciec już nie mógł wytrzymać, taki bachur prowokuje. Ta kobieta ogólnie zniknęła bez śladu. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Prowokuje i celem takiego bachora jest zniszczyć takiego rodzica. I co? Udało się. Za takie słowa ten człowiek
powinien być odizolowany od społeczeństwa, zwłaszcza, że ma żółty papier. Nie może takiego coś... Nie może dochodzić do takiej sytuacji. No i pomyślcie, bo tu były też głosy, że ja za bardzo jestem krytyczny co do Sanjay, to może jacyś jego wyznawcy najwyżej pisali, albo osoby jakieś bardzo przekorne. No ale tu chyba nie ma wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Rodzic do więzienia. Życie ma już złamane, skończone i on nawet nie wie, czemu się z tym nożem rzucił. A wzorze... No widzisz, tu mamy Arywika, który pisze, przecież to błazen jest, zobacz na jego czapkę, dajcie spokój. No, polecam ci, żeby obejrzeć poprzednie materiały na ten temat, dlatego, że dajesz się właśnie nabrać, dajesz się nabrać na jego gierki. To jest celowo robione, właśnie żebyś tak myślał, że to jest niegroźne. Sanjay jest bardzo przemyślny, jest człowiekiem wbrew pozorom inteligentnym i to, co on tu wszystko mówi, ma swój konkretny cel, żeby stworzyć taki teoretyczny podkład dla manipulowania ludźmi w celu odcinania ich od dzieci, bo człowiek nie ma w sekcie się zajmować dziećmi niczym innym niż tylko spełnianiem woli władcy. Żeby zabić takiego Omena jest filmie Omen, tak? Tak, filmie Omen. My oczywiście nie... Ja nie wiem, czy damy radę wszystko obejrzeć, ale no zobaczymy. Szuromet to już jest, tu, jest tutaj 100 na 100. Nie zachęcamy do zabijania. Najważniejsza jest wiedza, jak się ma dobrą wiedzę. No proszę. Ale tak naprawdę to on zachęca, oczywiście nie dosłownie na szczęście. Ale takie rytuały są prowadzone, że właśnie są nazwane, że to jest zabicie Omena. Czyli zabicie, no, wykasowanie zdjęć, tak, całkowite mentalne odcięcie się od dziecka. Wiedzę, to wiemy, jak mamy się zachować. Tutaj ty miałaś doświadczenie cenne, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Zgadza się. Omeny są. To nie jest jakaś wiedza fantastyczna, że jakieś złociste energie spływają, jakieś psychiatryk ezoteryczny. Jest to wiedza praktyczna. Prawda. Więc tak, ja od razu powiem definicję. Dzieci, żeby było dziecko, musi mieć cechy dziecka. Jeżeli jest wydupcone, czyli nie ma kultury poczęcia, dużo na ten temat mówiłem, to już na początek nie ma tej energii jak trzeba. Już jest skrzywiony, już jest bękartem, bachorem, ale to też są jakieś stopnie. My tutaj wszyscy pochodzimy z tych takich, z takiego nierządu mniejszego czy większego, ale... Tak cały czas zastanawiam, jak to jest możliwe, że ktokolwiek bierze to na poważnie, ale jednak tak, dowolna głupota wypowiadana gdzieś w internecie zawsze znajdzie swoich odbiorców i dowolny nawet z pozoru największy wariat, największy błazen, jak ktoś tutaj napisał, znajdzie ludzi, którzy będą traktować go poważnie. My mieliśmy na tyle silną duszę, że jakoś ten oddech życia złapaliśmy. Obowiązkiem rodzica jest dać dziecku najlepsze energię na start. On musi być zdrowy, ona zdrowa, żeby byli poza filarami i wtedy to jest dziecko. Wtedy jak się ma dziecko, to się ma pożytek. Dziecko, żeby było dzieckiem, musi mieć co? Musi mieć przekazaną tą energię od... Cechy dziecka. A, cechy dziecka, tak. Cechy tak, dziecka. Dziecko jest... jak w szkole jakieś. To już masz jeden minus. Trzy minusy będzie bania, także gramy dalej. Cechy dziecka. To, że jest jakieś takie ciało małe, się tam coś tam chodzi, uśmiecha, to jeszcze nie jest dowód na to, że to jest dziecko. I tak samo ludzie. To, że ktoś ma ludzkie ciało, to wcale nie znaczy, że jest ludziem, a tym bardziej człowiekiem. Ludzie. Tu gra idzie o cechy, a cechy, żeby mieć, to trzeba... Jakie ma berło, słuchajcie, no to berło i tu ta korona, to... Wypracować. Ale to nie jest tutaj najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że ten człowiek, taki człowiek jest w stanie kontrolować umysły ludzi. Mind control. To jest taka teoria spiskowa, no ale tutaj ona w jakiejś mierze jest zrealizowana. Miałaś kontakt z Omenem. Tu są
bachory, bękarty, a niżej już taki największy rodzaj opętania to są omeny. Tylko nie jest tak, że to jest jakiś jeden tam szatan zszedł w jednego. Nie, tego jest więcej. My to definiujemy taki już bardzo mocny stan opętania. Ja osobiście widziałem dwa przez te moje życie, to znaczy, że ich nie ma tak wcale wiele. Nie ma wiele, ale dziwnym trafem odnajdują się te omeny, w cudzysłowie, wśród wyznawców sekty. Ty będziesz opowiadać, potem ja opowiem, bo ja 26-28 lat temu przez 2 lata się zajmowałem takim omenem i tam zdobywałem doświadczenie. Tylko ja nie miałem żadnej wiedzy, bo w tej chwili mam wiedzę i można się przed tymi szatanami bronić. Widziałaś takiego? Widziałam. Doświadczenie cenne. Tak, kilka dni tam tak, byłaś, opiekowałaś się. Opiekowałam się. Opiekunką byłaś. Byłam opiekunką przez cały dzień praktycznie, dopóki matka nie przyszła. O, jaka to jest... To trzeba doświadczyć, to trzeba przeżyć tam. To jest czarna magia. To jest czarna magia, właśnie. Być może dziecko miało ADHD, było jakieś może nadpobudliwe. Czarna magia. I tak jak Sanjaya mówi, to nie jest dziecko, bo to nie ma cech dziecka. Ale jakie cechy ma? Czym to się różni? Powiedz w praktyce, że można było normalne szybko. Normalne dziecko, bo ja się też zajmowałam dziećmi. I bo w rodzinie. Duże dzieci dziecięskiej. Było? Są dzieci, także miałam możliwość. I ja ogólnie lubię kontakt z dziećmi, zawsze. Ale z dziećmi, ja też, bardzo lubię dzieci. Tak, ja to samo. Ale to jest zupełnie inny kontakt. One słuchają, przynajmniej powinny słuchać, bo wiadomo, są różne. No takie milutkie są. Takie milutkie są, tak. I przytulają się, i lubią posłuchać bajki, i wiadomo, różne też... Trochę rozrabiają. Tak, ale to jest... Tutaj pisze Paweł Wilkus, jakbym miał sobie wyobrazić takiego wyznawcę sekty, zanim do niej przyłączył, to musiał być skrajny obibok bez żadnych obowiązków. Przecież mając pracę, szkołę, cokolwiek, nie ma czasu na głupoty. Wiesz, to jest bardziej skomplikowane, bo ludzie dołączają, niektórzy pracują. Na przykład była taka sytuacja, że ktoś dostał podwyżkę. Sanjaya kazał mu całą tę podwyżkę mu oddawać. Ludzie też przecież utrzymują tego Sanjaya. A w takich przypadkach większego zbliżenia się do sekty, no to taki człowiek rezygnuje na przykład z pracy, rezygnuje z kontaktów z rodziną i całe swoje życie spędza na pracy, ale na pracy tutaj dla Sanjayi darmowej, za którą nic nie dostaje, oprócz jakiegoś skromnego jedzenia. No i nie dziwne, że ludzie jak później wracają, bo są takie przypadki, mówiłem o tym, że jak wracają do domu, no to są skrajnie wychudzeni. Takie wiadomo, powiesz coś, to one od razu słuchają, przynajmniej starają się słuchać i się wyciszają. Natomiast w przypadku... Jaki wzrok tutaj tego Sanjaya. Omenów, oj to... Tam jest po prostu w niej jest taka, to jest taka złośliwość, wszystko jest zrobione z taką premedytacją, inteligencja jest. O to właśnie. Widać tą inteligencję w tym spojrzeniu. Omeny nie są tempe. Tak, nie. Czyli jak dziecko jest inteligentne, no to już Sanjaya się nie podoba. Tak, bo nie wiem dlaczego. Może dlatego, że takie dziecko jest w stanie wpłynąć na rodzica i mu coś przemówić do rozumu, nawet jak jest małe. No także tutaj nic nie jest przypadkowe, to co on wygłasza, te absurdy. Nie są tępe. Dzieci się uczą. Są tępe bachory. Niektóre właśnie, bachory są bardzo tępe, właśnie, ale omen ma bystre oczy tak. I tylko ty myśli, obserwuje. Jak okłamać, jak wyssać tak. Z energii. Patrzy, słucha i wie dokładnie, kiedy się o nim mówi. To jest zadziwiające. Także, a ta złośliwość w oczach. Ja tu ci na chwilkę przerwę, jak coś ciekawego, to będę przerywać. Omen nie ma ludzkiej duszy. Tam jest dusza szatańska. Wyobrażacie sobie, że ten człowiek jest w stanie wmówić swoim wyznawcom, że dziecko, tak, mówi jakiejś osobie, jak temu Astianowi, że jego dziecko jest pozbawione ludzkiej duszy, że to jest jakiś szatan. I na samą myśl to po prostu włos się jeży na głowie.
jest podmianka, niby się zachowuje, niby chodzi, tak, ale po tych cechach możemy zaobserwować, że to nie jest dziecko. Tak. I nie jest. I to jest przekleństwo, to jest największe przekleństwo, zajmować się Omenem. Tak, to prawda. Pogadaj dalej. Wszystko oczywiście musi być tak, jak on chce. Bo on w taki sposób, tak przynajmniej... Tak, bo na przykład dziecko nie chce, żeby tata chodził do sekty, czy mama. No i niepodporządkowane już jest Omenem. Ja zaobserwowałam, hipnotyzuje. Tak, tak. Oczkami. I dokładnie, oczkami, bo on ma takie słodkie, zazwyczaj to tak mi się wydaje, przynajmniej jest to dziecko. Jest teraz słodkie oczka. Tak, słodkie oczka, takie spojrzenie, ta buzia, taka niewinna, taka słodziutka. Na sieci ładna. Ładna, 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 zdecydowanie ładna. I najbardziej działa na kobiety. I to mówiłaś prawda. O przyciąganiu tak. wzroku. Powiedz, rzeczywiście. Jak w tym parku było. Najbardziej mężczyźni nie zwracają uwagi. Bo mężczyźni nie są tak. I tak, ładne dziecko i to jest, rozumiem, oznaka jakiejś piekielności. No, coś strasznego, żeby takie głupoty wygadywać. Tak, podatni tak. na czarną magię. Tak. A kobiety zwracają uwagę i od razu popatrzą, jakie piękne dziecko. Jakie śliczne. Śliczne. I tylko przytulać. O, dokładnie. Tylko przytulać i karmić. Dotknąć, żeby karmić tą energią. I właśnie była taka też sytuacja, że byłam sobie na spacerze. I sprzeciwka, ale to odległej ulicy, także to nie była jakaś mała odległość, sobie biegła kobieta. I dosłownie już przed zaczęła się tak w niego wpatrywać. 100 metrów przed ją. Tak, ale to nic. Równocześnie szliśmy sobie, ona dalej się wpatrywała. Ja ją obserwowałam, już byliśmy jakiś kawałek za sobą. Ona dalej się w niego wpatrywała i odwracała się. Także to jest, jak potrafi przyciągać. Słuchajcie, jak ktoś... Po prostu jakieś miłe dziecko, tak ładne i ktoś się obejrzał. Potrafi przyciągać. Demoniczna siła. Jeśli nie oglądał filmu Omen, obowiązkowa lektura. Obejrzeć. Ja ten film dokładnie mówię. Tam też było Damian, ja to dla ciebie! I się powiesiła. Damian, ja to dla ciebie! I zabiła tam kogoś. Tak. Tak. Ale ma tylko taką szatany mają pecha. Z JSM-em, co? Mają, mają. Mają pecha. Bo my już tam wiedzę mamy i inaczej na to patrzymy. Wiedza. My wszystko tak. dostrzegamy, to co inni nie widzą. A jak taki Omenek się zachowuje, jak się dzwoni? Oj, jak wtedy... Ja z tobą rozmawiałem, słyszałem te wrzaski piekielne. Tutaj nie jest oczywiście przypadkowo, że Sanjaya dzwonił do tej osoby, dlatego że tak właśnie robi. Jeżeli się pojawia nowa osoba i to często dotyczy właśnie kobiet, to taka osoba jest poddawana ciągłym telefonom Sanjayi. Potrafi kilka godzin coś tam rozmawiać z ludźmi. I to jest pozorne takie dbanie o człowieka. Ktoś się czuje zaopiekowany. To działa na kobiety, myślę, w dużym stopniu też. I on wypytuje, co i jak. O rodzinę, o jakieś problemy, o okoliczności różne. Życiowe. I to ma na celu oczywiście nie jakieś zaprzyjaźnienie się, tylko stworzenie pola do kontroli takiej osoby. I później taka osoba jest sprowadzona do centrali i następne etapy manipulacji są wdrażane. To wiem z rozmów z byłymi członkami sekty. Już wkrótce, już teraz zapowiadam. Mam nadzieję, że się uda jak najszybciej. Ale tu wstępnie jesteśmy umówieni właśnie na rozmowę z byłą członkinią sekty, która ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Nie da się rozmawiać, poza tym w ogóle jest ciężko się skupić. Rozbija tak, myślenie. Tak, rozbija myślenie cały czas. Właściwie to jest go wszędzie, dookoła. Ja mam wrażenie, że on cały czas obok mnie biegał. Krzyczy. Jakieś to nadpobliwe dziecko, no tak się zdarza. Dorabiają jakieś ideologie absurdalne. Wrzeszczy i taki... Często to jest taki ciężko nawet określić ten dźwięk, jaki wydobywa z siebie. To jest ryk piekielny. Ryk piekielny, o właśnie, dobrze powiedziane. I to budzi takie emocje, żeby po prostu wrząść takiego, nawet zabić go, bo na dłuższą metę nie można tego... Co on gada? Szokowany jestem. On powinien być zamknięty natychmiastowo. Trzymać i chce się wyciszyć. On po prostu prowokuje, żeby wyzwolić nas. Słuchajcie, to nie są żarty, bo ktoś może się tego nasłuchać, podatny... Wiecie, ktoś może być chory psychicznie, podatny na tego rodzaju treści. Naprawdę może dojść do tragedii.
najgorsze energie. I raz na jakiś czas takiemu Omenowi się udaje i taki rodzic próbuje go zabić. I potem mówią, że rodzic zły, bo chciał zabić dziecko. Jak nawet zabije go, to ten Omen i tak jest do przodu, bo tylko jest zabite ciało, on przechodzi. To trzeba gdzieś zgłosić, to nie może tak być, że... Winne dziecko. Masakra. Tak, tak. I ta złośliwość. Jak cokolwiek robi, to robi z taką złośliwością. Były takie właśnie sytuacje. Miałam podłogę. W krótkim czasie tyle opowieści. Wiaderko pełne wody. Jego jest pełno, wszędzie. Naprawdę. I to dosłownie była chwila. Ja się tylko odwróciłam. Proszę bardzo, wszystko wylane na podłogę. Ale to jest tak, bo dziecko czasami, takie dziecko. Dziecko. Zrobi, bo dzieci też czasami, tak. Prawda? Bo to nie mówię, bo są... Tak, rozrabia. Bo nie wiem. Ale ta to... jego... To jest przemyślne z jego strony, bo on nie może tak powiedzieć wprost, że on nie chce żadnych dzieci tutaj widzieć, nie, tylko no, udaje taką troskę o takie te prawdziwe dzieci, tylko mówi o omenach. Ale właśnie jeszcze raz powtarzam, że te dzieci, które trzeba odseparować od rodziców, żeby ich całkowicie podporządkować sobie, no to się okazują właśnie nagle akurat nie dziećmi, ale tymi omenami. Mina. I ta satysfakcja, I teraz obserwuję, co ja teraz zrobię. Czy ja będę krzyczeć, czy ja będę wrzeszczeć, czy ja będę miła do niego? Jaka będzie moja reakcja? Mm-hmm. Ale to nic, to była tylko chwila. Ja się zajęłam wycieraniem podłogi, bo oczywiście mówię, proszę mi pomóc. Nie, normalne dziecko to by już zareagowało, bo mówię tak, nie wolno, tak? Jest jakaś... Ciekawe, jak Sanjaya się zachowywał jako dziecko. On przeżył traumę ze względu na śmierć brata. I może to też wpłynęło na jego zachowanie, na jego tego rodzaju jakieś absurdalne teorie. Jakaś reprymenda. Ale słuchaj, Ciko, to nie jest na YouTubie. Uczymy tych dzieci, proszę. Tak. U niego nie ma tej reakcji. W ogóle jest uśmiech na twarzy. Szyderczy. I dalej, co dalej? Co by jeszcze zrobić? I gdzie on się tego nauczył? W tym wcieleniu nie mógł się nauczyć. On to ma, jako ten szatan. Ta najniższa energia. I to była chwila, sprzątam tą wodę, dobra, już nie chcę, to go nie zmuszę przecież do tego, bo co zrobię? To wziął kubek, pobiegł do ubikacji, nalał sobie wody i pobiegł do drugiego pokoju. Patrzył na mnie, ale dosłownie, patrzył na mnie, kubek w ręku, wylewa na środek pokoju. I obserwuje pokoju, twoje reakcje. I obserwuje, patrzy. No dziecko jakieś krnąbrne, niegrzeczne, tak, no zdarzają się takie sytuacje. Co zrobić? A ja już wycieram tamtą wodę, pełno wody wszędzie. Ale... Ten tutaj mówi o wręcz wprost o zabijaniu takich dzieci, co mnie, muszę powiedzieć, zszokowało całkowicie, bo ja ten materiał oglądam właściwie teraz razem z wami. Patrzę znowu i patrzcie, co będę robić. Czy się zezłoszczę i ta mina, i ten uśmiech. Matka mówiła, ja mam tylko jego. Ja mam tylko jego. Przecież to jest cały wielki logos. Skupiać się, choćby nawet, gdyby to było dziecko, skupiać się tylko na dziecku, to jest obłęd. Zobaczcie, już teraz idzie troszkę wyżej, już mówi o tym, że skupianie się matki na dziecku to jest obłęd, nawet nie tylko na omenie, ale na dziecku. I ona tutaj przytakuje, chociaż przed chwilą mówiła, że ona lubi dzieci, kocha dzieci. Wyrafinowana manipulacja z jego strony. Właśnie. Żyjemy w wielkim logosie, wiadomo, że dziecku trzeba... poświęcić czas, jak już mamy to dziecko, trzeba nakarmić, zadbać, ale nie do tego stopnia. Hipnotyzuje i pełna władza. Tak. On ma się słuchać matki. Tak, tak. Nie ma się słuchać Sanjay. I teraz tak jak on wyczuł, że jesteś świadoma zupełnie i że matce zaczęłaś przekazywać wiedzę, on tak, bo one przeklinają tam w umyśle, już nie będę mówić. Mówi, okej. Wiedzę, czyli... Wiedzę to, co Sanjaya tam. One mają porozumienie, bo to jest skłócać i rządzić. Skłócać. Okej, one między sobą rozmawiają. Co tu wymyśleć? I taki wściekły, co? Tak, tak. Ja właśnie obserwowałam i mówię tej matce, popatrz teraz na niego, ale nie oczami matki, bo to jest ważne. Tak, bez tej hipnozy. Bez tej hipnozy po prostu obserwuj go, nie dotykaj go, bo one najczęściej... Weź mnie za rączkę, a mogę usiąść na kolanie. Lord Macaron. 5 zł. Widziałem ostatnio dobry film o sekcie. Ewidentnie inspirowany historią Sanjaya Rashka.
Pokazuje dobrze mechanizmy manipulacji stosowane przez guru i też to, do czego może doprowadzić kult jednostki. Film nazywa się Duna. O, proszę. Dziękuję za wiadomość. No i przytulać się. Na litość, tak. I ten płacz. Oni słyszą taki płacz, bo to trzeba przytulić, skoro dziecko płacze, tak. Ale no a co zrobić? Tego, na odległość, po prostu zobaczyć, zaobserwować, jak on się zachowuje. I była właśnie taka sytuacja, że poszedł się kąpać właśnie w wodzie. I ja mówię, i teraz zobacz za tym prysznicem, bo to taki brodzik. I teraz patrz za tym prysznicem i obserwuj go, jak on się zachowuje. On oczywiście, on no, z tym się coś nie podoba teraz do zabawy, chce autko, ale to nie chce to autko, tylko chce tamte autko. Przyniesiesz to autko, to jeszcze inne autko jej. No, jakieś takie historie, zwykłe historie, no tak, takie bywają dzieci i tyle. Ale to nie jest absolutnie powód, żeby tego rodzaju teorie, jeszcze raz powtórzę, tutaj głosić. Aby mącić, to teraz nie możesz go umyć gąbką. Nie, teraz nie będzie się mył gąbką, bo to będzie zaraz. A często jest jeszcze nawet tak, że robi jeszcze odwrotnie, więc jak go dorzucisz tą gąbkę, to... Markow. 25 zł. Gdyby on trafił do sądu, to ten film przez linię obrony może być przedstawiony jako satyra. Po to jest jego niepoważny wygląd. Prawda jest znacznie bardziej przerażająca. Dzięki za program. Tak, to jest celne spostrzeżenie, gdyż jak zobaczy, no tutaj powiedzmy jakiś sędzia, zacznie się przyglądać materiałowi dowodowemu, to najprawdopodobniej pierwsza reakcja będzie właśnie taka, jak tu nie... jak tu kogoś wcześniej, że a to jakiś błazen, tak, ma czapkę. Ale proponuję też na przykład sobie bez dźwięku to puścić. Przepraszam, bez obrazu puścić. To ciekaw jestem, jak wtedy takie osoby to odbiorą. Ale moim zdaniem on po prostu powinien być ubezwłasnowolniony przez sąd i zamknięty w psychiatryku. To mówi, nie, to teraz, w tej chwili bym się myślał gąbką. Jak to dobrze, że ja już te omeny mam poza sobą. Miałem kontakty z omenami. Ja, ktoś mówi, chodziłem po ścianach i momentami, przyznaję się, miałem ochotę zabić. Jakbym mieszał samokontrolę miał, to bym go po prostu zabił. Tak. I o tej samo by nie było, a szatan by rączki zacierał, to tam jakieś ciało cmentarne zabite. No, on mówi prawdę. W jakiejś mierze. To jest przerażające. Co to za człowiek? To prawda. Wszystko na przekór. Wszystko na obojętnie przekór. Co? Obojętnie mój to co? Mi kwękał. Godzinami mi kwękał, a ja mówię, co? Co ci jest? Tak. Powiedz, co ci jest? Właśnie. Wziąłem dupę mu, zlałem czymś. Uśmiech. A ja się gorzej czułem, bo ja wampira nakarmiłem energią. Ja nie wiedziałem, że jak się komuś w tyłek daje, to on mnie prowokował dotąd. Ja tak wytrzymywałem przeciętnie do pół godziny, do godziny, a potem już robiłem bokami. Ale w końcu... Czyli on tutaj stwierdza, że swoje dziecko ustawicznie bił. Poziom mi było darowane, został odesłany. Ja mogłem odetnąć, ale dzięki temu, że ja przechodziłem takie piekła, teraz te różne bękarty, omeny rozpoznajemy, a my mamy prawo się bronić. Mamy prawo. Bronić przed dziećmi, tak. No. Jaki to jest? No, brak słów tutaj jakiegoś komentarza. To ale to jest... Ja mówię, to trzeba przeżyć, bo ja usłyszałam to kilka odsadzanie. Kilka dni ja czuję, jakie ty ja... tortury. Tak, pewnie sam srogo dostawał. Najprawdopodobniej tak było. Pochodzi z wojskowej rodziny resortowej Sanjaya, a tak naprawdę Sławomir Jaraszek wcześniej. No i w tej rodzinie można się domyślić, że kary cielesne to były na porządku dziennym. Mnie, wiesz, boli serce, że cię tam wysłały na pierwszą linię frontu, ale mamy tutaj bezcenną wiedzę. Tak, to prawda. Znaczy ja, bezcenną, a ja mam cenną wiedzę. Źle, tak, ktoś tak mówi bezcenną, ale znaczy cenną. A ja mam cenne doświadczenie. Przekazać to innym, żebyśmy się mogli bronić, bo taki jeden maluteńki, słodziutki mógłby tu całą centralę nam rozwalić. Oczywiście. Kurczę. No chodzi, jeszcze raz powtórzę, o to, żeby po prostu ludzie się, żeby była też ogólna akceptacja w sekcie dla
żądania odseporowywania dzieci. Chodzi mi o to, żeby inni nie protestowali, jak się komuś tam każe, tak? Tu hipnoza, tam hipnoza, tego skłócić, tym z tego... Tak, tak. I tak ja właśnie też to zauważyłam. Skąd oczekuję opieki? I tak było. Właśnie tak było. Taka forma hipnozy. Także tak to działa. I tak właśnie robi z rodzicami, z matką. Ona tego nie widzi. Ona tylko widzi dziecko, które potrzebuje opieki. Mnie obchodził. Ja na niego parę razy krzyknąłem, próbował ze mną swoich sztuczek, krzyknąłem, nie Sandra, ja ty na dziś krzyk, ale respekt do mnie miał. Miał, bo czuł. Na chwilę z rozmiarem pobył, teraz mi kilka dni dochodził do siebie. Dobra, tylko dotknął go w nogę, czy coś, rozmiar czuł, jak energia schodzi, także chwilę grozy było, ale mieliśmy wiedzę, ta wiedza się przyda, bo będziemy... Jeśli dobrze słyszy, to oni o jakimś dziecku mówią, tak, które było pod ich opieką. To jest materiał już nie jest jakiś bardzo nowy, bo tak jak powiedziałem, ta osoba to w ogóle znikła. Nie wiadomo, co się z nią dzieje kompletnie. No ale to jest... No ładunek dzisiaj, słuchajcie, jest mocny. Bronić się przed innymi omenami, to nie jest tak, że tylko jeden omen, jest ich więcej, ale ich tak wiele nie ma. To już jest taki najniższy, to już jest takie dno do niszczenia życia. A jak było, jak żeście doszły do porozumienia? Jak on wyczuł? Zupełnie inny. Ja tu już przerwę, bo to jest tak. To jest wiedza diabologia, demonologia. Ja zauważyłem, bo mnie diabły, demony atakowały już 30 lat temu. Ja widziałem, że coś jest nie tak, tylko ja nie miałem tej wiedzy. Ja byłem na tym... Słuchajcie, tutaj mały przerywnik. Ja was proszę o jedną rzecz. Abyście pod tym wpisem, pod tym zdjęciem, bo tu się chwalą tym, że taki fajny pan jest, abyście po prostu już napisał człowiek logika. Przestrzegam również, by ostrzec dzieci i innych organizatorów, to jest psychicznie chory człowiek i policja już się nim interesuje w NES-ie. Daję to na czat i robimy taki mini rajd, tak jak pamiętacie, po to, żeby tam swoje zdanie wyrazić na ten temat. Później jeszcze pod starostwem powiatowym w Nysie też, gdzie bardzo się cieszą, że Sandrzeja Jaraszek jest takim wspaniałym mieszkańcem miasta i zdobywa laury w jakichś tam maratonach. Tak więc zachęcam do tego, żeby tam napisać. Link jest na czacie w tej chwili wklejony. Polu minowym byłem takim ruskim saperem. Wiesz, jak wygląda, jak pracuje ruski saper? Nie. Jest pole minowe, zatyka uszy i nogą. Po tym. Ale wy i widzowie macie lepiej. Nie musicie być tym ruskim saperem. Poza tym z takiego pola minowego najczęściej się nie wraca. Wpieprzy się ktoś w dolny biegun i po nim. Tu żartów nie ma. I co to ja? Kurczę, tak, jaka była jego reakcja, jak matka zobaczyła. O właśnie, jaka była reakcja. Ja zauważyłem, bo nie tylko przez dzieci, przez baby też mnie bardzo inteligentnie atakowały demony różne. W momencie, kiedy ja się zorientowałem, że na przykład ta biorobocica, z którą byłem, a to jest ten sam mechanizm, ten sam diabeł, już jej miałem dosyć, mówiłem, koniec, wyjeżdżaj. Ta biorobocica na miesiąc potrafiła się uspokoić i być miła. I te omeny to samo. Ja rozmawiałem z tą matką i ona mówi, bo ja mówię, zobaczysz, ten omen będzie milszy. On już jest milszy. On wie, że został rozpoznany. Jak to możliwe, żeby dziecko, które nie dostało tej informacji? Żyjemy w świecie magii i te demony też jakoś tam między sobą się komunikują. Zobaczcie, jak on się nakręcił. On tutaj jest, no, bardzo nakręcony, mówiąc o tym. I w swoim żywiole. Manipulacja, szuria, kontrola umysłów ludzi zagubionych. Podatnych na właśnie takie manipulacje. Dziękuję. Powiedz, jaka zmiana była, jak został namierzony? Zupełnie inny. Cały dzień. Cechy dziecka zaczął pokazywać. Tak, cechy dziecka. Ciekawe. Dziecko cechy dziecka zaczęło przejawiać. No, coś niesamowitego.
miły, cichutki, nie było w ogóle żadnego wrzeszczenia tego jego okropnego. Pamiętasz koniec filmu Omen? Z pierwszego? Ten już wziął nóż, żeby go zabić. Tak. Tutaj YG. Czy znasz organizację o nazwie Scientologia? Założyciel wmawiał członkom grupy, że jest zasłużonym marynarzem US Navy. Jaraszek jest z kolei najlepszym biegaczem. No, podobieństwa, które są pomiędzy różnymi grupami, tutaj dziękuję za ten komentarz, są czasem uderzające. Jest bardzo dużo podobieństw też w traktowaniu wyznawców pomiędzy JSM a sektą Świątynia Ludu, która wiadomo jak skończyła w Jonestown. Czekajcie, bo tutaj... Okropnego. Pamiętasz koniec filmu Omen? Z pierwszego? Ten już wziął nóż, żeby go zabić. Tak. Już go miał sieknąć, a ten mówi... Tato, nie. W głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Markow, 30 zł. Strasznie współczuję tej kobiecie. Ma wielki deficyt poczucia własnej wartości. Nie umie stawiać granic. Łatwa w manipulacji. Mam nadzieję, że trafiła na dobrego terapeutę na koniec. Tak, tutaj dziękuję za ten komentarz. Jest ważny, bo też ktoś może mieć takie, jak nawet komentarze tu się zdarzyły na czacie, że no to są przecież szury, wariaci. No jak ktoś jest podatny, wchodzi w taką grupę, no to sam jest sobie winien. Ale proszę Państwa, no żyjemy w na tyle chyba dojrzałym też społeczeństwie, że przejmujemy się losem również takich osób. No, wiem, że niektórzy hołdują w zasadzie chcącemu nie dzieje się krzywda, ale w tym przypadku to raczej powinniśmy chyba zwrócić uwagę na to, co tutaj się dzieje. I takie osoby w jakiejś mierze trzeba chronić przed... Wiadomo, że taka osoba no zawsze kogoś może sobie znajdzie, będzie oglądać w internecie, to pal licho niech sobie ogląda w internecie, ale tu już mamy wyższy poziom organizacji tej szuri, tak, sekty. I takie osoby uważam trzeba chronić przed tego rodzaju sekciarzami, przede wszystkim odizolowując tychże sekciarzy, tych guru właśnie, tego typu ludzi od społeczeństwa. I on się zawahał, wtedy policja, trach i tego ambasadora zabili. A on miał na wykonanie tam 2-3 sekundy. Słodziutko, tato, nie. Właśnie. Chodzi o to, żeby nie dać się na litość. Ja na litość. Zobaczcie, wszystko to, co on tutaj mówi, to nie jest, tak naprawdę to nie jest po to, żeby głosić jakieś treści, tak, i te teorie, przynajmniej według mnie. A przynajmniej jest to cel drugorzędny. Celem najważniejszym jest urabianie członków sekty, wyznawców, żeby oni właśnie nie mieli litości, nie mieli takich uczuć rodzicielskich i żeby mogli łatwo porzucić swoje dzieci. O to tutaj chodzi. Ale tego rodzaju treści toksyczne mogą naprawdę do dużej tragedii doprowadzić. Mimo śmiesznego tutaj anturażu, tutaj ta korona i to wszystko, to nie są żarty. To dzisiaj nie żartujemy. I toś dałem się, ale ja nie miałem wiedzy. W tej chwili u nas w JSM nie ma litości, co? Nie ma. Nie ma. Litość to jest zdolny biegun. My się posługujemy logiką, wiedzą. Za wspólnota, gdzie nie ma współczucia, empatii tak naprawdę. Godnością. To jest nasza siła. Ktoś, kto się nie nadaje do JSM-u, zwraca się uwagę raz, drugi i out. Out. Tak. Tu jest tylko dla silnych miejsca. Kurcz, powiem szczerze, że naprawdę ciekaw jestem, co z tą kobietą się stało. Nie ma na jej temat żadnych wiadomości. No, gdzieś tam... Ale tu... Wygląda na typową taką właśnie, jak przed chwilą było w komentarzu w donacie. Osobę z niskim poczuciem wartości i takie osoby są, a takich osób jest bardzo dużo, gdyż świadomość tego, jak ważne jest właśnie wychowanie dziecka w wysokim poczuciu własnej wartości, jak często ludzie mają różne zaburzenia, jest bardzo niska w społeczeństwie i takich ludzi jest bardzo dużo, którzy są potencjalnie podatni na różne zagrożenia, jakie
takich toksycznych grup. Jeszcze jedźmy z tym, a potem... A, to przy okazji powiedz, bo jest zarzut, że ja dla kobiet jestem taki... taki strasz. Źle traktujesz. Dom, niby rodzina, to synagoga szatana. Tak. Co? Trzeba cię było szybko odtruć. Bo tam nie było łatwo, naprawdę. Byłaś w synagodze szatana. Tak, synagodze szatana. Tak. Właśnie. I to niby dom, niby rodzina, to synagoga szatana. No, postawcie się na miejscu rodziców takiej osoby, czy jakiejś rodziny, że trafia do jakiejś grupy, i do sekty i wmawia guru sekty, że to, co było, to nie była rodzina, tylko synagoga szatana. Oczywiście też z jakiejś przyczyny ludzie mogą odseparowywać się od tych rodzin, bo nie wszędzie jest kolorowo. No ale co jest najgorsze, że w tej sekcie jest jeszcze gorzej. Tylko że ludzie są, mają tak sprane mózgi, że nie zdają sobie z tego sprawy. Tak jak w Jonestown nie zdawali sobie sprawy, że tak naprawdę ich życie to jest męczarnia toksyczna. Bimbrownik z Harlesden. 5 zł. Panie Krzysztofie, bardzo wartościowy materiał, oby ochronił jak najwięcej ludzi. Życzę wszystkiego najlepszego w pana walce. Dziękuję, pozdrawiam. Tak, tak. Trzeba cię było szybko odtruć. Tak. Jak się z tobą oprzedłem? Powiedz jak. Jak to było? Poszliśmy sobie na alejkę. Ja przymknęłam oczy, ale tak kątem oka widziałam, co Sanjay robi. Rękami, to wcale nie trwało długo oczywiście, żeby ktoś nie myślał. Rękami, ruchy. Poszczególne one są na pewno magiczne. Dlatego później przyszedł nóż. Kurczę, z tyłu z nożem byłem. Tak, z tyłu nożem, a ja się w ogóle nie bałam. Pełne zaufanie. Sztylet magiczny. Sztylet magiczny, tak. I poczułam spokój. Takie bezpieczeństwo, harmonię. Zobaczcie tutaj, jakie tu występują rzeczy. Z jednej strony facet mówi, nie, w jakiś mierze usprawiedliwia mordowanie dzieci. Tu słyszymy o nożu, gdzieś tam ukrzyżowanie. Wszystko na razie to niby żarty. On się tak wykpiwa, że to jest teatr. Ale tego rodzaju grupy, jak wiemy z historii, mają charakter procesualny, czyli to jest pewien proces radykalizowania się. I no, nie wygląda to zbyt dobrze. Emocje opadły. Pod jakąś inną świadomość, masz jakaś taka zadowolona. Wróciło. Lżej jakoś było. Lżej było. Tak. Żyjemy w świecie magii. Żyjemy. Nawet się nie dotknąłem. Pan. Nic nie było. A tyle szczęścia. Tylko ruchy magiczne i zadziałało. I słyszałem, że tego to mi nie zapomnisz. Nie. Wracamy do Omena, co tam jeszcze było? Co, zorientował się, że tak. Z matką nawiązałaś ludzki kontakt, tak, i Omen poczuł zagrożenie. Dokładnie. I od razu milutki się zrobił. Milutki, ale on cały czas obserwuje, bo to nie jest... Dziecko zrobiło się miłe i to jest coś strasznego, jak rozumiem. Jest tak. To jest głupek. Oczywiście, i to widać po spojrzeniu, jak patrzy. To nie jest dziecko, głupie. Nie. I słucha, i czeka, ja tak poczułam, że on tylko czeka na moment odpowiedni, żeby zaatakować, bo to jest taki jego atak. Tak, słabość. No taki nasz słaby punkt. Wyczuć chwilę taką. Ale nie było mu łatwo z nami. Jak się tam spało w tej synagodze szatana? Źle było czuć właśnie, w nocy się źle spało. On wiedział, po co ty tam przyjechałaś. Zdemaskować już go tak konkretnie. Siła tych różnych diabłów, szatanów polega głównie na czym? Żeby się wydaje zdemaskować. Znaczy, i... no tak dobrze, już tylko źle to ujęłaś. Ich siła polega na tym, że ludzie nie wiedzą, przeciwko komu toczą, toczą wojnę, a życie... Ludzie nie wiedzą, ale wyjaśnia im to Sanjaya, tak? To walka. Życie to walka, tak. I taki jeden szatanek całą rodzinę okręca wokół paluszka, tego skłóca z tym, tego z tamtym. Potrafi. Bo oni nie wiedzą i widzą dziecko. A te ciało takie małe najbardziej chwyta za serce. Tak. Takie malutkie, niewinne. Bezbronne takie. To bezbronne. A powiedz, jak to było, jak się dzwoni? Bo ja miałem tak, że jak dzwoniłem... Zobaczcie, że on wszystko ją wypytał, już sobie to ułożył, taki scenariusz w głowie. I
No, ona tutaj jest takim jakby narzędziem jego do głoszenia tych teorii. Do matki to... Potrafię wrzeszczeć. Od razu. A tak to się nie uspokojnie. Ale to jest lepsze to, że był w zupełnie innym pokoju i wiedział, że się o nim mówię, bo ja nie mu rozmawiałam. A, czyli magia. Tak, i potrafi z tego drugiego pokoju wrzeszczeć. Dziecko jest zamknięte w drugim pokoju i krzyczy. No nie, niesłychane, to rzeczywiście magiczne moce muszą być uruchomione. A już później jak? Może był taki bardziej zrozumiał, że jest bardziej zaawansowana rozmowa na jego temat, to przybiegał i jeszcze bardziej popsotować. Wrzeszczeć. Tak, wrzeszczeć. Ale my nie mamy pretensji do szatanów, do demonów. To jest ich natura. Niszczyć, wrzeszczeć, destabilizować. To są bestie. Wiesz, co znaczy bestia? Bez ja, bo to jest ten właśnie dolny biegun. Tu jest ja, a tu jest... Zobaczcie, że ta warstwa teoretyczna wbrew pozorom, ona jest dosyć rozbudowana, oparta o taką właśnie tutaj językowość. I no są ludzie, którzy się na to po prostu łapią. Wbrew pozorom jest ich dosyć dużo. Ciekawe, czy ona służy temu czarownikowi w nocy. No, nie wykluczam tego. Na pewno teraz jest taka kobieta, która służy czarownikowi dzień i w nocy. Mimo, że on głosi, że seks jest zły, że to utrata energii, ale to właśnie głosi, do inni mają się słuchać, a on nie. Bez ja. I one tak walczą o energię, o uwagę. Wysysa. W głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. Markow, 25 zł. Wygląda na to, że to dziecko, o którym mówią, potrzebowało jakiejś stymulacji, a trafiło w ręce kompletnie niekompetentnej osoby. No tak, no. Ta osoba tutaj nie wygląda na kompetentną, skoro trafiła do tej, a nie innej grupy, powiedzmy, no, do tego człowieka. Ale mimo wszystko ja postrzegam te osoby, które tam trafiają, jako ofiary właśnie Jaraszka. Było coś tam jeszcze ciekawego? Ciekawego. Horrorystycznego to było dużo. A jak się? A, też jeszcze była taka sytuacja. Próbował mścić, bo on wiedział, kim jesteś. Tak, a wiedział, kim jestem. Skłócić. Tak. Żeby matka cię wygoniła. Na szczęście się nie udało. To jest JSM. Tak, matka świadoma mnie była. A to jest bolesne, mieć taką informację, że się ma diabła w domu, jakie to jest bolesne. Tak. Słuchajcie, już powoli tutaj szurometr naprawdę jest na wysokim poziomie. Jeszcze trochę wytrzymamy, ale chyba nie pełne nagranie. I co teraz taka matka ma zrobić, czy ojciec? To się nie tyczy nawet Omena, to się nawet tyczy tych związków, tych par, że jeden jest w JSM, a ma jakiegoś tam diabła, diablicę, cmenterniaczkę. Odejść. Zobaczcie, to co mówiłem, dokładnie on to mówi o dzieleniu rodzin, że ktoś jest w JSM, a jest w związku z osobą, która nie jest w JSM, bo nie przekonuje jej Sanjaya, no to jest jakiś tam cmentarniak i trzeba z taką osobą się rozstać. No, to jest celowo głoszone. Wszystko ma swój tutaj cel, jest przemyślany wbrew pozorom, stwarzanym no takiej albo jakichś absurdalnych teorii, albo właśnie pajacowania, błazenady. To wszystko jest... W związku z tych par, że jeden jest w JSM, a ma jakiegoś tam diabła, diablicę, cmenterniaczkę. Odejść. Różnymi sposobami odejść, wycofać się. Cechą takiego Omena, czy opętanej cmentarniaczki, czy opętanego cmentarniaka, jak jest mocno opętany, nie ma możliwości nauki. Te diabły, szatany, to jeszcze... Nauki. Indoktrynacji absurdalnej. To jeszcze tak działa. Cmentarniaki to są tak, no, ludzie po prostu, tacy zwykli ludzie. I nie JSM-owcy. Tacy sobie żyjący, bo są jeszcze tam agenci, tak, okupanci. To Piąty Pancerny dobrze może to wyjaśnić, bo on jest obeznany w tych sprawach. Ja się na to dawałem latami nabierać, bo w tej chwili to było 30 lat temu, to było dawno.
Ja się uczę. Nie wyganiaj mnie. Ja się uczę. Ja będę lepsza. Tak, miałem. Tak. A ja się dawałem nabierać. Byłem jeszcze zatruty tym pieprzonym chrześcijaństwem. W tej chwili my krótko się orientujemy, czy ktoś ma ludzką duszę, czy nie. Potrafimy bardzo szybko zweryfikować. Czyli czy jest podatny na manipulację, czy nie. Czy to jest ludzka dusza? Ten człowiek zmarnował swojej żonie wiele, wiele lat i jeszcze ma czelność opowiadać takie rzeczy. Czy to jest podróba? A ciemne siły robią takie podróby, żeby to tak na serduszko chwytało. I jadą sobie. I działa. Także to nie jest to, że my jesteśmy okrutni. My działamy po prostu logicznie. Okrutni to są właśnie ci, którzy pieprzą o miłości te różne instytucje. Ludziom nie dają żadnej wiedzy o boskich prawach życia. I to jest znęcanie się. To, co robi chrześcijaństwo, czy ta ten psychoezoteryka, te głupki opętańce. To są sadyści. Jeszcze biorą za to grubą kasę. Życie nie działa tak. Tu najważniejsze. No, a Sanjaya nie bierze grubej kasy? Ludzie kredyty biorą, słuchajcie. Wyobraźcie sobie? Brać kredyt na takiego gościa, wszystko mu dawać, a on później... On już ma dwie siedziby poza tą działką nieruchomości sobie pokupował. Żyje jak pączek w maśle. Najważniejsze są, żeby poznać te boskie prawa życia. My jesteśmy częścią tych boskich praw. Wiecie, są ludzie, którzy są podatni na takie quasi-ezoteryczne jakieś właśnie, że ktoś mówi o jakichś prawach. Na takie treści jest podatność pewna w społeczeństwie. My nie jesteśmy oderwani jakoś. Nie. Jesteśmy częścią. Tylko chodzi o to, że możemy być albo w tym wyższym, właśnie, albo na niższym. Zawsze jesteśmy w Lodosie. Tak. Ja temu Omenowi, bo już oglądałem ten film, bo ja ten film oglądałem Omen, jak miałem tam 18 lat. Ja już wtedy miałem przebicia, że to jest Omen. Ja do niego mówiłem: tobie to brakuje tylko 3/6. A dla mnie 3/9. Bardzo był agresywny, złośliwy. Mi się w pierwszej fazie wydawało, że on był z tą swoją matką, biorobocicą Tempą, że to... Jak może tak opowiadać w ogóle o matce swojego dziecka i o swoim dziecku? To... Od niej na... Że ona tutaj... Też, no jednak w jakiejś mierze mnie to dziwi, że ta kobieta nie reaguje jakkolwiek na tego rodzaju treści. I miałem taką głupkowatą nadzieję, że jak będzie ze mną, że się poprawi, a to tak miesiące leciały, ja się 2 lata nim zajmowałem, a on nic nie był lepszy, nic. Lubił agresję, bardzo był agresywny, jakby mógł, to by wszystkich lał. Akurat, chyba raczej było odwrotnie. I jak był ze mną, to tego nie miał, ale potem jak poszedł tam, do świata już cmentarnego, to uwielbiał gry komputerowe. W tej chwili jest takim zwyczajnym opętańcem, już nie jest może takim Omenem, bo już takiej roli nie ma, bo to chodziło o mnie, ale jest takim zwyczajnym głupkiem, opętańcem, który promuje niszczenie, czyli te gry komputerowe, i na tle cmentarniaków jest... Żal mi jego dzieci. Powiadam. Wyróżniający się. I to samo czeka tych omenków. Omeny są też omenice. One nie pojawiają się w przypadkowych. Tak, żeby aż osobiście, żeby ten szatan działał, to ktoś musi być wyżej. Więc pamiętajcie, jest prawo równowagi. Jeżeli my celujemy wysoko, prawa życia nam dadzą... Jest taka pozorna logika, tak, tych jego teorii. Proporcjonalnie jakieś takie coś ciężkiego, satanistycznego, jakiegoś diabelskiego, musimy przez to przejść. Jeżeli przez to nie przejdziemy, to znaczy, że do wyższej idei się nie nadajemy. Tu nie ma miejsca na głupkowatą litość. A o lepsze życie trzeba sobie zawalczyć. To prawda, bo życie to walka. A w takich rodzinach, bo my tu wiemy, raz na jakiś czas ktoś tu się ocknie i nagle okazuje się... Najczęściej to są formy męskie, ale czasami jest tak, że żeńska się ocknie i jebakę trzeba pogonić. Tak? Już nie chcę być... Co on opowiada? Nie, no to jest po prostu... Krótko robić usług. No, Sanjaya nie może mieć konkurencji we własnej grupie. Seksualny, co? Ty już mnie nie kochasz? Pozbyć się. I teraz taki ktoś, na części to są formy męskie, orientuje się, że jest jakąś prostytutką Bahory. Przewiniemy troszkę, słuchajcie. Przybraną matkę zabił. Co? Bo ty...
przybraną matką, bo najlepiej by było dla niego, żebyś się zabiła wtedy, ona sukces. Bo ty jesteś osobą wartościową, a jego zadaniem jest zniszczyć cię. Czekajcie, czy on mówi? Przewinąłem do przodu, ale muszę jednak niestety tak cofnąć. Że będą podsyłać myśli samobójcze. Ja ostrzegam tą matkę tego Omena, uważaj, bo on ci może takie myśli podesłać, bo najlepiej... Co on wygaduje? Nastawia, wprost się przyznaje do tego, że nastawia matki przeciwko własnym dzieciom. By było dla niego, żebyś się zabiła wtedy, ona sukces. Bo ty jesteś osobą wartościową, a jego zadaniem jest zniszczyć cię. Na tym filmie Omen ładnie to pokazali, jak on tą przybraną matkę zabił. Bo to jest ich natura i nie miejmy żalu. Nie przytulać, nie karmić bestii, tylko się odcinać. A życie, te prawa życia na pewno dadzą możliwości. Ostatnio jeden z naszych takich tutaj bliższych współpracowników, medytowaliśmy, dostał takie informacje, że taki chłop siadł, niewiele brakowało i by płakał. Takie ciężkie informacje. Także my tu startujemy od dołu i te pierwsze informacje, czyli ta prawda, czasami jest przerażająca. I boli. Bardzo boli. Teraz taki, jak przejdzie, to znaczy, że się nadaje, a jeżeli nie przejdzie, to się... No, wprost opowiada o mechanizmach w sekcie, tak? Są po prostu ludzie, którzy słuchają tego, jak ktoś nastawia przeciwko własnym dzieciom, no i wycofują się, to jest naturalne, no to oni mieli jakąś tam niższą energię wedle Sanjay, a ci bardziej podatni, no to są rzekomo ci wyżsi. Nie nadaje. Ja tu taki powiem taki fragment, taki pasujący do tego, co mówię. Czytałem książki Suwerowa na temat specnazu. Wiesz, co to jest? Nie. Takie są takie bardzo elitarne, bardzo groźne służby specjalne rosyjskie. Bardzo groźne. I oni mieli tam takie ćwiczenia. Listopad, z plecakami z mostu skakali do wody, mieli płynąć do takiej wyspy. Wiesz, to miał być twardziel, komandos. I ten Suworow to tak nadzorował i tak skakali. Wypływał i płynął, wiesz, woda lodowata. I jeden tak wskoczył, coś go tak długo nie było. I ten Suworow taki był, bo był też w tych służbach specjalnych, był taki zaniepokojony, taki ludzki odruch. I w końcu wypłynął. Pyta się tego głównego oficera, bo to bez żadnych zabezpieczeń było. A co by było, gdyby nie wypłynął, gdyby utonął? On, to znaczy, że się nie nadawał do specnazy. U nas jest to samo. Jeżeli ktoś polegnie przez te siły demoniczne, my się tym nie emocjonujemy. To znaczy, że się do JTS-u nie nadawał. A tutaj wielu było, nawet tutaj w centrali, i oni polegli. Centrali. Ja ostrzegam, te siły demoniczne są bardzo inteligentne. Bardzo. Jak rodzina mówi, gdzie ty jesteś, weź od tego Sanjay i się odetnij. To są siły demoniczne wtedy. Troszkę ich widziałaś, one są jeszcze inteligentniejsze. I żeby nie lekceważyć. Absolutnie. Nawet taka jedna cmenterniaczka z takim szatanem, jakby tu wpadła do centrali, mogłaby tą całą centralę rozwalić. Sanji, Miłarku, chodzić dupką, zakręcić. Każdemu by mówiła co innego. Ktoś napisał, że jak na cnotliwą osobę, to dużo o seksie rozmawia. Oczywiście żadną w tym ujęciu cnotliwą osobą on nie jest, bo po prostu poluje na kobiety, które przychodzą tam do niego, i o wielu takich przypadkach już wiem, z takimi osobami rozmawiałem. Będzie też, jak się uda, tutaj wywiad z osobą, która w porę się opamiętała, ale tam była. Pokłóciła, podzieliła z tym, wiesz, podkręciła na filar cmentarny. Nie ma JTS-u, dlatego my się tutaj pilnujemy, że żeńszczyna ma mieć godny wygląd. Oczywiście. I godne zachowanie. A jak nie, to w łepi do gara. W tej chwili to już nawet jak bym zobaczył, że... Przepraszam, czy on tu mówi dosłownie? Nie, to jest za mocno. Nie ma sukni? Odpowiednio oczywiście, nie. Miniłeczki. To nawet się nie witamy i jest out. Wiesz, jak mi tu chodziły z dupami? Nie mogłem się opędzić. Na początku to było bardzo trudno, bo jakbym powiedział, to wiesz, nawet tego... Żadna by tu pewnie jeszcze taki... Tak, a tu chodzi w takich dżinsach, taka jedna by obraca się, ja na wysokości oczu mam dupę. A taka,
fajna kwota. Niby wyjść zakryj tą dupę. A teraz już jest wiadomo, jest furtka. Tak. Out. Jeżeli nie potrafi zadbać o godny wygląd, to tym bardziej nie rozumie tej idei i to jest wysłanniczka diabła. Gdzie diabeł nie może, to babę wysyła. Jest to prawda, ale jest jeszcze inna prawda, że dzieci potrafią być jeszcze skuteczniejsze od baby. Bo to takie słodziutkie. Jeszcze taką jedną znajomą miałem. Piąty pancerny, tu chodziło o Wiktora Suwurowa. Z dzieckiem. Dzwoniłem do niej, w tej chwili już z nią nie utrzymuję kontaktów. Ja już tego miałem dość. Co dzwonię, to ten jej bachor. Aby tylko przeszkadzać. Ja już wiedziałem, o co chodzi. Aby tylko, aby truć. Aby truć. Dziecko płakało tam jakieś niemowlę. Mówiane jakieś niestworzone rzeczy. Te bachory zachowują się i te omeny zachowują się poprawnie, bo my odcinamy ten łatwy żer dla tych demonów, dla tych reptii. Właśnie. Także wiedzą, co robią. Bo taki cmentarz, jaki jest lepszy, on chce mieć tą żonę, chce mieć te dzieci. Jest to naturalne, ale jak nie ma wiedzy, jest żerowiskiem, jest pokarmem. Jakie bzdury opowiadają na Radiu Maryja na temat dzieci, na temat relacji. Czasami trochę ich podsłuchuję. Jak ktoś nie ma tej wiedzy na temat boskich praw życia, to same bzdury opowiada. Jakieś napięcia, relacje, napięcia są dobre. Jakie skomplikowane słowa. Jakaś tam ontologia rodzinna. No, najlepiej to wszystko wyjaśnić słowem repti. Jakiś taki wybojot JP2 coś tam napisał. Jak się zna te prawa życia, to nawet takie dziecko większe potrafi to rozumieć. To są proste rzeczy, ale trzeba tą wiedzę mieć. Także pilnujcie się z dala od filarów. Filary cmentarne to... Wszystkie te filary cmentarne to Sanjaya uskutecznia, wbrew temu, co w swoim wyznawcom wymawia. No może oprócz mięsożerstwa. Bo myślę, że on tak naprawdę, to jest moja teoria, że nie wierzy w płaską ziemię. Może trochę jest niewolnikiem swoich, jak to mówił jasna strona Monty Pythona, jest niewolnikiem swoich obsesji, ale to jest człowiek przemyślny, przebiegły bardzo i on na pewno jako skrajny socjopata, narcyz nie ma oporów, żeby wmawiać ludziom w coś, w co nie wierzy, tylko po to, żeby ich kontrolować. To są filary satanistyczne. Oczywiście. I te szatany, omeny, ja ten film omówię, tam trochę prawdy jest trochę, ale w tym filmie już w tej chwili nie będę tego opowiadał. Już za chwilę koniec, także dla tych, którzy wytrzymają, tutaj będzie medal. ...gadać to na oddzielny wykład, tam dużo rzeczy prawdziwych, ale mnóstwo durnot. Pierwsza durnota podstawowa taka, że gdzieś tam jakiś szatan skoczył na ziemię, to jest tutaj od tysięcy lat. I takie największe kłamstwo, że to Kościół broni przed, tak? Tak, przed szatanem, przed ciemnością. No przecież to jest synagoga. Właśnie, szatana, tam jest. To tak pomieszali, ja ten film potnę po kawałku, będę pokazywać, co tam. On akurat potnie, Miłar wszystko potnie, bo Sanjaya nie jest w stanie chyba nawet komputera nie umie włączyć. Jest wartościowego, a co jest kłamliwego. To co, będziemy chyba już kończyć? Omenów nie pozdrawiamy. Oczywiście. Drżyjcie, omeny. Tak, wygraża dzieciom. Oszołom kompletny wariat. Jasna strona mocy. Która nabiera mocy, a jak jasna strona mocy nabiera mocy, to wy tracicie mocy. Tak, a ty jeszcze zauważyłaś, że on jest coraz... Mocniejszy. Tak. Jest, bo on czerpie energię z matki. A matka? Rodziców jakby byli oboje. A matka? A matka słabnie. Słabnie. I za rączkę cały czas, tak? Tak, i za rączkę, i przytulać, i na kolanka, i uwagę zwracać cały czas, bo one lubią być w centrum uwagi. I w ten sposób odciąga od jaki innych. To terrorysta. Chce na ręce, jak się go nie weźmie na ręce, to potrafi ryjadrzeć przez pół godziny. Można w ogóle mówić o dziecku, że ryjadrzeć. Ryja to może... Tutaj ma Sanjaya, ty masz Sanjaya ryja. A o dziecku się mówi, że po prostu krzyczy albo płacze. No. Normalni ludzie w każdym razie, no ale tu o normalności, do normalności to raczej jesteśmy... No. Na sam okolicy i wtedy taka matka ma przerąbane. I co ona ma zrobić?
weźmie go na ręce, to znowu on będzie mieć władzę, nie weźmie na ręce. Nie jest żaden aktor, Rewik, bo ja znam historię jego życia. To jest człowiek, który od właściwie początku swojego żywota, on był, jeżeli stosować taką nomenklaturę, to on był takim omenem w jakiejś mierze. Człowiek, który cały czas żerował na kimś innym, czy to na swoich rodzicach, rodzinie, czy to właśnie na takich grupach, i przez całe życie właściwie się przygotowywał do tego, żeby założyć swoją sektę, i w końcu założył parę lat temu. No i teraz oglądamy, mając już wiedzę taką insiderską, wewnętrzną, co tam się w środku dzieje i jakie treści są promowane. I tyle. I to jest z pewnością zjawisko destrukcyjne i szkodliwe i w jakiejś mierze potencjalnie groźne. To wszyscy będą patrzeć, jaka ohydna matka. Ja też takie bachory widziałem w sklepach. Batonik! Batonik! Tak. I potrafią wrzeszczeć. Matka przerażona, ostatnie tam pieniądze, żeby tylko... Tak, żeby spokój. Tak. Żeby dać. Ale to dziecko. A ile razy widziałem w sklepie, że nawet się potrafił zamachnąć na matkę, wiesz? Taki gówniarz. Kiedyś to było proste, jak się... Nie ma w ogóle empatii, krzty empatii on nie ma. Pojawił jakiś demon wcielony, to takie dziecko nie było karmione. Albo skały, tak jak Spartanie. Krótko. Widzieli, że nie wolno takiej rzeczy mówić. Nie wolno mówić. Ja jestem ogrodnikiem, jak jest krzywa rozsada, jakaś pokrzywiona, to się nie wsadza na grządkę. Po co? Się nie poświęca uwagi, bo nie ma pożytku. Jak był taki jakiś demon, to został wyganiany. Wyganiany. Niekarmiony. A tu nim bardziej demoniczne, nim bardziej opętane, tym więcej poświęcają uwagi. Co za durnawka. Dlatego te życie staje się tutaj coraz bardziej demoniczne. Tak, to prawda. Jest. My jak jesteśmy jak najbardziej za związkami żeńsko-męskimi, górnobiegunowymi oczywiście. Czyli związkami Sanjayi ze swoimi wyznawczyniami. Najbardziej za przekazywaniem życia. Jeszcze na razie nikt tutaj kulturą poczęcia się nie zajmował. Pewno z czasem będą jakieś takie pary godne i będziemy... No jak na razie chyba nie doszło do czegoś takiego. Dobra, zobaczymy. Kurde, co to był? Wartościowy gac. Co to był? Po prostu to jest niesamowite. Co to było? Czekajcie, muszę ściszyć, bo tu jakiś atak był. Omen Sanjaya, który nas zaatakował. Przez pół godziny na samą okolicę i wtedy taka matka ma przerąbane. I co ona ma zrobić? Weźmie go na ręce, to znowu on będzie mieć władzę, nie weźmie na ręce, to wszyscy będą patrzeć, jaka ohydna matka. Ja też takie bachory widziałem w sklepach. Batonik! Batonik! Tak. I potrafię... Jak to było? Matka przerażona, ostatnie tam... Czekajcie, bo to było... demoniczne. Tak, to prawda. Jest. My jak jesteśmy jak najbardziej za... Na pewno. Będą. To co, to do miłego usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Hej. We'll be right back.
Nie, słuchajcie, muszę wyłączyć to, ale ta muzyka to dopełnia obrazu taki totalny jakiś praniu mózgu. No cóż, kończymy naszą podróż do świata demonicznego. I w sumie to nawet nie wiem, co powiedzieć, jak zabrać myśli po tych bzdurach szkodliwych i toksycznych. Proszę Państwa, ten temat będę na pewno nagłaśniać. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego działania, śledztwa dziennikarskiego, tak nazwałem swoje działanie, przeciwko tej skrajnie destrukcyjnej grupie. Zachęcam do rzucenia się nawet symboliczną kwotą. No i będziemy działać, będziemy cały czas tutaj ten temat nagłaśniać, ale też pewne działania, no wiadomo, nie wszystkie mogą być w świetle tutaj fleszy z oczywistych względów. Zachęcam do dołączenia do Discorda, gdzie jest specjalna grupa, gdzie się tym zajmujemy, ale tam tylko osoby zweryfikowane. Już nie chcę używać tej nomenklatury Sanjayowej. No widzicie, to jest też refleksja nad tym, gdzie jest granica wolności słowa. Bo jakiś tam może korwinista powie, a nic nie robią takiego. Po prostu jakaś grupa odklejenców i tak dalej. No w pewnej mierze to jest chodzący psychiatryk, ale ja uważam, że jest to groźne i że trzeba to nagłaśniać, bo no, trzeba mieć chyba minimum wyobraźni, żeby to dostrzec, tak uważam. Czekajcie, Facebook i starostwo. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Już o Sanjay nie będziemy słuchać, także spokojnie, można będzie odetchnąć. No, naprawdę, że wytrzymaliście to. Ja sam się dziwię sobie, że wytrzymałem. Starostwo powiatowe w Mysie. Przypominam, że ten człowiek dostał w tamtym roku nagrodę sportowca roku Dziennika Zachodniego. Tak. O, zobaczcie. Starostwo powiatowe w Nysie. Kolejny sukces nyskiego ultramaratończyka Sanjay Jaraszka w biegach długodystansowych. Sanjay Jaraszek w biegu Kaliska Setka. Najstarszym ultramaratonie w Polsce zajął pierwsze miejsce. I tu są komentarze. Między innymi ktoś pisze, gratuluję, jest pan niesamowity, ale na szczęście jasna strona Monty Pythona, ta przyjaźniona tutaj z nami strona, napisała. Słuchajcie, wklejam to. Proszę tam o komentarz, żeby też nie było takiej obojętności. Proszę bardzo. Przepraszam. Słychać mnie w ogóle? I również tutaj proszę was, abyście pod tymi linkami, które są w tej chwili na czacie, tu i tu, wyrazili dezaprobatę w stosunku do promowania takich ludzi. Myślę, że to każdy może zrobić. No i jeszcze raz zachęcam do wsparcia mojego śledztwa dziennikarskiego, mojego działania tutaj na celem nagłośnienia między innymi tych spraw. No i spoglądam jeszcze na chwilę na czat i będziemy już kończyć. No i zachęcam do tego, żeby... Tak, ta muzyka, to dobrze napisałeś, Piąty Pancerny. Ta muzyka to po prostu tutaj rozwaliła mnie na końcu. To seans to był, no, jedyny w swoim rodzaju w jakiejś mierze. Chyba mogę tak powiedzieć. Tu napisał tak. No a tu zobaczcie, są dzieci, nie wiadomo, czy to omeny, czy nie. Tak. Jeszcze jest w ogóle. Czekajcie, sobie zobaczymy ten, ale już bez muzyki, ich te. Zający dywan. Z życia JSM, spotkanie noworoczne. Ten koleś, który... Powiem tak, tego rodzaju grupa polega, przyciąga osoby podatne na manipulacje, już mówiłem, ale także tłamsi.
bo w takiej grupie nie rozwiniesz swojej osobowości. To jest grupa też przez to destrukcyjna, że tam osoby, które mają jakieś właśnie podatności, jakieś być może choroby, psychiczne skłonności do różnych takich stanów, nie wiem, depresyjnych, to w tego rodzaju grupie tylko to jest pogłębiane. Ci ludzie są tłamszeni. Na tym to polega. No, jeżeli tu użyjemy takiej nomenklatury, tak jak on mówi, takiej quasi-ezoterycznej, no to on energię wysysa właśnie z ludzi, nie? No i ten człowiek, który tu jest, to on się bardzo często powtarza, to jest jeden z najbardziej chyba zniszczonych przez sektę, całkowicie podporządkowanych oczywiście guru. Także, no zobaczcie, teoria Darwina to diaboliczna ściema. Czym są przywiązania? Czy to dobre, czy złe? Tak, żeby się nie przywiązywać do palca dla ognia. No, kupił sobie za 17 tysięcy złotych keyboard Sanjaya. Oczywiście no, stać go na sprzedają jakąś wodę plazmowaną. Temu też będziemy musieli się przyjrzeć. Strażnik prawa. O, zobaczcie. Arnaś w centrali, kolejny wojownik. A za filmów, widzicie, bo ktoś pisał, że oni na YouTube oczywiście nie są, są jakieś archiwalne materiały. Dzisiaj oglądałem z 2014 roku, jak Miłar z Sanjayą kisili kapustę. No, to jak sobie może następnym razem zrobimy troszkę bardziej, żeby się rozluźnić, to takie typowo bekowe ich materiały, chociaż tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żebyśmy wpadli w tę barierę, którą on właśnie tutaj sobie wytworzył. Czyli no, dołączyłem do JSM. Wywiad z Mismomirem. A tu Barmir, tak, ten Barmir to jest wedle mnie najbardziej, czy właściwie no tutaj jasna strona Monty Pythona zwróci uwagę na to, że to jest jedna z najbardziej takich stłamszonych i w jakiejś mierze poszkodowanych osób obok obecnej przyjaciółki, jak to można powiedzieć, Sanjayi, który rodzina niestety no, jest bezradna, bo tam przyjechała policja, jak mówiłem ostatnio, no ale tam ludzie są z własnej woli, tak? No dobrze. Tak, na YouTubie mają taki modus operandi, że jest urywek filmiku i link do Rumble na całości. No dobra, dziękuję wam bardzo, no i życzę teraz dobrego dnia. No przepraszam, że taka dawka tu raczej negatywnych treści, ale no wiecie, czasem trzeba się ciemną stroną mocy też zająć. Tak to bywa i ja teraz pójdę sobie na spacer dłuższy, poddychać świeżym powietrzem po tym wszystkim. No. Zapraszam jeszcze raz do wsparcia mojego działania, mojego dziennikarskiego śledztwa. I dziękuję wszystkim, którzy wsparli też w donatach. Do zobaczenia niebawem. Zachęcam do dołączenia do Discorda. I dziękuję Maciasowi. Tak, tutaj Macias zwrócił uwagę moją na ten film. No i wszystkim wspierającym moje działanie. Przede wszystkim Audiomancer i Oliwia. Pozdrawiam Oliwię serdecznie. I Audiomancera, naszego admina Discordowego. No i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Będziemy działać. Słuchajcie, ja tej sprawy nie zostawię jeszcze raz. Ja na pewno tej sprawy nie zostawię, bo nie można być obojętnym na pewne rzeczy. To na koniec takie przesłanie.